Chodzi słów kilka o pozycji, która pokazuje, że fikcja może się gonić, kiedy nadchodzą naprawdę interesujące, realne wydarzenia i nawet najmisterniej zaplecione intrygi nie mają szans w związku z tym, co dzieje się w naszej codzienności. Mowa tu o mężczyźnie z laserem, czyli opowieści o zamachach dziejących się w Szwecji w latach 91-92. Główny bohater przez pół roku zdołał w zasadzie wpłynąć na los całego kraju, nawet powstawania partii politycznych, które w zgodzie z jego napadami na imigrantów stworzyły cały swój program w stylu nienawiści do obcych. Jeśli od czegoś zacząć, to może od perspektywy, bogatej perspektywy nie tylko tego, jak działała policja i próbowała się sprzeciwstawić komuś, kto tak naprawdę zdawał się być nieuchwytny i nie mieć żadnego wzoru postępowania, poprzez samego głównego bohatera, czyli zamachowca Johna Sonjusa, którego poznajemy nie tylko w momencie dokonywania zbrodni, ale przede wszystkim kilka chwil przed, a także w czasach jego dzieciństwa i dorastania. Możemy tam czynnie zauważyć, jak poszczególne wydarzenia i pewne decyzje wpływały na taki, a nie inny rozwój, jak chociażby motyw tożsamości narodowej, która nie była dla dorastającego chłopca zbyt jasna i miała ogromny wpływ na późniejsze wydarzenia. Mam tutaj okazane zarówno człowieka jako rozbitka, jako kogoś na samym dnie, jak i człowieka sukcesu, który osiągnął wszystko, co chciał i może sobie na wszystko pozwolić, ale tak naprawdę cały czas czegoś mu brakuje. W zasadzie można w pewnych momentach dojść do wniosku, że to trochę przypomina fikcję. Jest tak misternie zaplecione, jest tak bogate w szczegóły, że trudno nie odnieść wrażenia, że ktoś tutaj musiał coś dopisać. Tymczasem okazuje się, że realia są o wiele bardziej fascynujące i złożone niż moglibyśmy się domyślać. Tutaj w zasadzie ta historia nadaje się od ręki do jakiejś ekranizacji, bo z jednej strony mamy świetny portret psychologiczny głównego bohatera, który sprawia, że nie patrzymy na niego wyłącznie jak na kogoś odpowiedzialnego za zbrodnie, ale też szukamy jakiegoś wzoru, szukamy jakiejś większej przyczyny, która sprawiłaby jego nienawiść do osób w sumie podobnych do niego, do imigrantów, którzy także próbowali w zasadzie w dużej mierze z powodzeniem odkrywali swoje życie w Szwecji na nowo, uciekali czasem przed wojnami, czasami po prostu pragnęli zwyczajnie lepszego życia, tymczasem wszystko to się skończyło w pewnym stopniu po spotkaniu z zamachowcem. To co ciekawe, mówiłem, że mieliśmy tutaj jedną ofiarę śmiertelną, 10 osób zostało poważnie rannych i ciekawe jest też to, że poznajemy ich perspektywy, poznajemy ich małe historie, które miały zarówno miejsce przed zamachem, jak i po nim. I to jest zupełnie coś nowego, oddanie głosu ofiarom, bo wiadomo, nie tylko policyjna perspektywa, nie tylko główny zły, ale także właśnie te osoby poszkodowane, to jak te strzały do nich oddane wpłynęły na dalsze życie. Niektóre były sparaliżowane, inne musiały zaczynać w zasadzie swoją egzystencję na nowo. Mowa tu zarówno o walce ze strachem, jak i przystąpieniu do pewnych organizacji, które mają pomóc szykanowaniu imigrantów. Czyta się to naprawdę dobrze. Z jednej strony mamy relacje policji i poszczególne odkrycia, z drugiej mamy właśnie bogaty portret psychologiczny Johna Sonjusa. Mamy też portrety ofiar, ale także całe środowisko polityczne i powstanie Partii Nowej Demokracji i tego, na jak żyznej glebie nienawiści ona powstała, w jaki sposób mogła rozwinąć swoje skrzydła i jak dziwnie splotły się losy nowej partii, która zyskała częściowe poparcie u Szwedów właśnie wraz z rozpoczęciem się zamachów, co jest fascynujące i przerażające. Dla mnie wielką istotą tej książki jest to, że chociaż powstała w latach 2000, chociaż jej wydarzenia nieopisane miały miejsce w latach 90., to jakoś kapitalnie korelują z tym, co widzimy teraz na świecie, spojrzeniem na imigrantów, na to, czego się boimy i jakie płyną z tego zagrożenia. Myślę, że Mężczyzna z laserem może się sprawdzać właśnie nie tylko jako fantastyczny kryminał czy thriller, który mamy do czynienia z realnymi wydarzeniami, a także właśnie jako opowieść uświadamiająca, że tak naprawdę strach, jaki mamy przed obcymi, nie do końca wygląda tak, jak powinien, że czasami nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda naprawdę, a jak wygląda w mediach, bo także tutaj wizerunek mediów, które
pompują pewne relacje, pompują pewne nastawienie, które wpływa na nas. Jeżeli widzimy coś na pierwszych stronach gazet, jeżeli pewne nagłówki krzyczą, jeżeli jedno zdarzenie ze 100 zostaje pokazane jako stałe wydarzenie, które ma miejsce cyklicznie, zupełnie inaczej patrzymy na sprawę imigrantów, ale nie tylko. Mężczyzna z laserem to nie tylko wciągająca lektura, ale i kompleksowa. Jak już wspominałem, mamy i światek polityczny, i portret psychologiczny, i mamy środowisko policyjne, i mamy portrety ofiar. I to wszystko jest złożone naprawdę interesującej i wciągającej narracji. Bardziej niż jako reportaż czyta się to jako wciągającą książkę akcji, która jest o wiele lepiej zbudowana, o wiele lepiej złożona szczegółami, które sprawiają, że nie mamy wrażenia, że ktoś sobie wymyślił coś dodatkowego, ktoś dorzucił do tej realnej rzeczywistości coś fikcyjnego dla podkreślenia relacji. Autor poświęcił wiele czasu na powstanie tej książki, przeprowadził masę rozmów, śledził nagłówki, także poświęcił na to wiele czasu i zrobił to pieczołowicie i także naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Mężczyzna z laserem to świetna lektura. Zresztą jak większość pozycji z wydawnictwa Czarne, także i tutaj sprawdza się kapitalnie, jeżeli na nią traficie i macie ochotę na coś, co nie tylko będzie przyjemnym i wciągającym kawałkiem lektury, ale także uświadamiającym o czymś więcej, to Mężczyzna z laserem Gelerta Tamasa jest zdecydowanie strzałem w dziesiątkę. Moja ocena to mocna czwórka z plusem, myślę, że bardziej do lektury zachęcać nie trzeba. Cóż, tyle na dziś i do zobaczenia.